Cześć wszystkim! W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak łatwo zrobić skórzane frędzle na jeansowej kurtce w stylu rockowym. Będziemy je także wykańczać płaskimi ćwiekami. Do wykonania tego zadania będziemy potrzebować kawałek czarnej skóry, nożyczki do materiału, płaskie ćwieki oraz czarną nitkę i igłę. Zaczynamy od zmierzenia tyłu kurtki wraz z rękawami. Moja długość to 136 cm. Decydujemy także, jaką długość będą miały nasze frędzle. Moje będą długie na około 27 cm. Mierzymy odległości, pomagając sobie kredą, po czym tniemy wzdłuż zaznaczonej linii, wycinając skórzany pas. Kiedy pas jest gotowy, zabieramy się do nacinania skóry w cieniutkie paseczki, które utworzą frędzle. Zadanie to jest troszkę czasochłonne, jednak to od niego zależy końcowy efekt wyglądu frędzli. Kiedy frędzle mamy już gotowe, przypinamy je wzdłuż pleców i rękawów szpilkami oraz ręcznie przyszywamy czarną nitką. Na koniec ozdabiamy górną część frędzli ćwiekami, co doda kurtce rockowego stylu. Pamiętajcie, aby odległość między ćwiekami była równa. Jeśli ćwieki mają klej, możemy je przyprasować, jednak ja polecam przykleić je po prostu mocnym klejem, na przykład superglue, gdyż podczas prasowania bardzo łatwo zniszczyć powierzchnię skóry. Teraz zapraszam na krótki klip prezentujący skończoną kurtkę. Jeśli podobał Ci się ten tutorial, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Pozwoli Ci to śledzić najnowsze tutoriale pojawiające się na tym kanale.